Lekarz i o przyszłość. Co będzie z tobą? Może się takie pytanie zadać, że ojca Pio, co będzie ze mną dalej? Córka duchowa ojca Pio miała podobne lęki. Bała się w swojej przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. I ojciec Pio zauważa, że w jej duszy, możliwe, że w twojej tak samo jest, pojawiło się kłamstwo albo akceptacja kłamstwa, jakie daje nam demon na temat Pana Boga. To jest fałszywy obraz Boga. Co często trzy objawy tego, to jest to, że widzimy w Bogu osobę, która jest, że Pan Bóg nie jest dobry, że nie jest wszechobecny i wszechwiedzący, że nas nie otacza obok siebie, że jest po prostu jakimś tam dziadkiem na górze, w chmurach, którego nic nas nie obchodzimy. I czwarte, że ciągle, albo trzecie, że ciągle nas rozlicza. Ma taki kajecik z tymi grzechami i ciągle patrzy i tak dalej. Jak jest naprawdę? Ojciec Pio wie, oglądaj. Witam Was na kanale Śladami Ojca Pio, Stanisław Sadowski, Salve Maria. Witam wszystkich podopiecznych Ojca Pio, wszystkich, co subskrybują, lajkują, komentują. Dziękuję Wam. Wstawiajcie swoje intencje w komentarzach. Jeżeli macie jakieś problemy, wstawiajcie to w komentarzach i wtedy wejdziecie w intencję najbliższej mszy o łaski za wstawiennictwem Ojca Pio. Podopieczni Ojca Pio nic nie muszą robić, oni są zawsze włączeni w tę mszę. A jeżeli chcesz wiedzieć, jak zostać podopiecznym, zobacz to w link w opisie. Temat dzisiaj taki właśnie, no lęki, to może Ciebie nawet paraliżować. Może nie daje Tobie nawet możliwości pójścia dalej. I ojciec Pio pięknie pisze do swojej córki duchowej. Twierdzicie, że nie ufacie przyszłości. A czy wiecie, że Pan jest zawsze z wami i nasz nieprzyjaciel nic nie może uczynić przeciw temu, kto postanowił być cały dla Jezusa? A także, czyż Bóg nie jest dobry i wierny aż do tego stopnia, że nie pozwoli przecież gnębić was ponad siły? Ach, umiłowana córko Jezusa, gdybyśmy byli we własnych rękach, upadlibyśmy zawsze i nigdy nie utrzymalibyśmy się na nogach. Dlatego też ukoszcie się przed słodką myślą, że w ramionach Jezusa jesteście jak małe dziecko w ramionach matczynych. On jest najlepszym z ojców, więc proszę spać spokojnie, będąc pewną, że jesteście prowadzoną ku temu, co dla was najkorzystniejsze, czego można się obawiać, kiedy jest się w tak słodkich ramionach, kiedy cała nasza istota jest poświęcona Bogu. Ojciec Pio pokazuje, Bóg jest dobry. To jest kolejny fragment tego listu, jak on prowadzi duszę swoją. Pierwszy chce się pozbyć w niej takiego właśnie lęku, takiego wręcz troskania się, takiego braku pokoju duszy. Pokój duszy rodzi się, jak mówi święty Piotr Alcantara, tak naprawdę z pokory. Z pokory, a więc z tego też, że ja widzę, i to nie jest dziwne, że upadamy. To nie jest dziwne, że ja upadam, że robię coś złego, bo ja nie trzymam się Pana Boga. Ojciec Pio tutaj przecież mówi, twierdzicie, że nie ufacie przyszłości, a czy wiecie, że Pan jest zawsze z wami i nasz nieprzyjaciel nic nie może uczynić temu, to postanowił być cały dla Jezusa. Pan jest zawsze z nami. Pan jest zawsze z wami, mówi ojciec Pio. Pan Bóg jest zawsze z tobą. To nie jest bajka taka dana dla dziecka. Pan Bóg nas przenika. Pan Bóg nas podtrzymuje w swoim istnieniu. Pan Bóg ciągle nas podtrzymuje w swoim istnieniu. On nas podtrzymuje, naszą duszę. Daje nam czas, daje nam życie. A my często właśnie nie, go nie ma tutaj. Tak, Pan Bóg tak, jakby to jest tak nieprzenikalne, po prostu tak niedostrzegalna Jego obecność w naszym życiu. Właśnie Pan Bóg chce od nas tej łaski, zasługi wiary. A to też tak nie odczuwamy często Boga. Tak. Nie ma tak łatwo. Właśnie chcemy, a to potrzeba tej wiary. Ojciec Pio to zauważył, że Pan jest zawsze z wami. A diabeł namawia, nie. Pan Bóg jest gdzieś tam w chmurach. Nie ma go obok ciebie. Ty możesz już sobie grzeszyć, możesz już robić, co się podoba. On nie jest tam blisko ciebie. Ale co jest ciekawe, niektórzy teologowie mówią, dlaczego właśnie Adam zgrzeszył w raju. Ja teraz sobie taką dygresję zrobię, bo on, mówi się, on codziennie rozmawiał, Adam w raju, z Panem Bogiem wieczorami. Niektórzy teologowie, słyszałem, mówią, że Adam zapomniał albo przestał doceniać to dobre, jakie ma.
Właśnie jak dostrzegać tą obecność Bożą w życiu? Przez wiarę, też przez dziękowanie Panu Bogu. Dziękowanie za proste rzeczy, za łaski, za postęp w cnocie. Prosić Pana Boga o to, żebym nie upadł w tym grzechu, w tamtym, żebym się nie pokłócił dzisiaj. Żebym, nie wiem, powiedział coś dobrego dla kogoś, kogo nie wiem, nie lubię, nie wiem, mam konflikt jakiś. Widzicie, trzeba prosić Pana Boga i ufać. To jest dobry ojciec. Diabeł w nas chce zagrać, właśnie wkraść taką ohydną wizję Pana Boga. Fałszywą. To jest jad. Bo przez to dusza, jeżeli nie zaufa Panu Bogu, to nie otrzyma łask. To nie jest możliwe. To tak, ona otrzyma oczywiście jakieś łaski, ale nie otrzyma tych dodatkowych łask. Bo ufnością zdobywamy jeszcze więcej łask, jak to jest pięknie napisane w książce o nadziei. Więc ojciec Pio, którą myślę, kiedyś się przerobimy jeszcze. Pan jest zawsze z wami i nasz nieprzyjaciel nie może uczynić przeciw temu, kto postanowił być cały dla Jezusa. Oddać się całkowicie Panu Jezusowi. Oddaliśmy się na chrzcie. Złożyliśmy nam przyrzeczenia. Powinniśmy je ponawiać. Pięknym aktem jest oddanie się w niewolę Matce Bożej, Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Ja dzięki Bogu jestem, dzięki Matce Bożej jestem niewolnikiem. Właśnie oddawać się Panu Jezusowi. Zawierzyć Mu się całkowicie. Całkowicie? Bez żadnego jakiegoś warunkowo po prostu. Jestem w Twoich rękach, Panie Jezu. Ratuj mnie, prowadź mnie. W trudnych sytuacjach. Właśnie rozwijaj sobie tę wiarę. Ojciec Pio nie mówi, że będzie już wszystko, nie. Będą pokusy, będą problemy. Ale to właśnie jak patrzymy na problemy. Czy to jest dla nas wyzwanie kolejne? Czy to jest dla nas coś, gdzie możemy iść dalej? Ojciec Pio zauważa, Pan Bóg jest dobry. Pan Bóg je przenika nas, jest obok nas. Pamiętaj o tym. Masz jakieś problemy, masz w pracy, co się dzieje. Tego, obok ciebie jest Pan Bóg. On ci daje ten kanał, daj ci świętego ojca Pio. Nie jest, co jest coś pięknego po prostu. Co daje się z Pio właśnie mówi w tym liście? A także, czyż Bóg nie jest dobry i wierny aż do tego stopnia, że nie pozwoli przecież gnębić was ponad siły? To jest w razie ojciec Pio, a czyż Bóg nie jest dobry i wierny? Zapominamy o tym po prostu, że tak, Pan Bóg jest dobry. On chce naszego dobra moralnego. Nie chce, żebyśmy grzeszyli. On chce naszego zbawienia. Po to nas stworzył wręcz. Abyśmy wypełnili te miejsca, jakie są w niebie puste. Tam jest ogrom miejsc. Pan Jezus przecież mówi, chcę, żeby moje owce żyły w obfitości. Chcę, żeby moje owce w obfitości. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. To jest to jarzmo miłości. Wykonywania przykazań z miłości do Boga. Pan Bóg jest dobry. On otacza nas. On nie dopuści niczego, co by nie mogło przyjść dobre dla naszego zbawienia. Trzeba sobie pomnażać tę wiarę. Trzeba być przygotowanym też na przygotowywać siebie na jakieś pokusy, na jakieś trudy. Zastanowić się, co dzisiaj w moim dniu będzie, co może być zagrożeniem dla mojej duszy. Pan Bóg jest dobry i wierny. I właśnie ojciec Pio zauważa, że nie aż do tego stopnia, że nie pozwoli przecież gnębić was ponad siły. Nigdy nam się nie stanie coś, czego nie moglibyśmy przezwyciężyć, ojciec Pio zauważa. Jeżeli chcesz mieć więcej sił, to módl się. Z modlitwy, modlitwa daje dodatkowe łaski. Jak się modlić codziennie? Odmawiać akty strzeliste. Prosić Boga o pomoc. Co dalej mówi ojciec Pio? Ach, umiłowana córko Jezusa, gdybyśmy byli we własnych rękach, upadlibyśmy zawsze i nigdy nie utrzymalibyśmy się na nogach. To jest to, co mówiłem właśnie w praktyce w pokój duszy, ojciec Pio zauważa. To, że my stoimy, to jest cud. To, że upadamy, to jest coś normalnego. To nie ma w tym nic dziwnego, bo my de facto bez łaski Bożej jesteśmy niczym. Ktoś zauważa, ateiści jednak coś robią. Ci ludzie tam biznesy zakładają, a nie mają przecież łaski. Jakby sobie tak. Nie, Pan Bóg im coś daje. Pan Bóg dopuszcza jakieś dobro. Jeżeli oni się nie nawrócą, to za tego życia coś otrzymują, ale potem w tym życiu nic więcej nie będą mieli. Tak mówi święty Maksymilian. Często Pan Bóg doświadcza ludzi dobrych właśnie trudnościami. To nie bez powodu, bo jakby było tak, że bycie katolikiem, wiernym, żyjąc w łasce, za to jeszcze dostajemy wtedy, nie wiem, dobrą pracę, dobre pozycje i tak dalej. Wszystko się układa.
to było łatwo być. To by było oczywiste. Aha, no to tutaj trzeba być tym i tyle. Nie. Pan Bóg patrzy na nasze serce. Ojciec Pio tak samo patrzył na serce. Nie patrzył, czy ktoś jest bogaty, czy biedny. Jak ktoś był zaparty siebie, znaczy nie zaparty, tylko zatwardziały w grzechu, to zjechał go. Patrzył na serce. Pan Bóg patrzy, jaki ty jesteś prawdziwy. Tak samo na mnie patrzy. Uczmy się tego. To jest piękne. Więc nie dziwmy się, że upadamy. A więc ufajmy. To jest, wydaje się tak, ja teraz sobie myślę, że mam taką pokusę, że to jest taka rzecz, no, taka bajka dla dzieci, że no tak, Pan Bóg jednak jest dobry. Nie. Wielcy święci, ojciec Pio czy inni, oni im gorzej mieli, tym bardziej jeszcze mocniej ufali. Był święty, który był porwany przez zbirów po prostu i później się go pyta, jak ty zachowałeś pokój duszy? Bo im bardziej była gorsza sytuacja, tym większą pokładałem nadzieję w rękach Bożych. My sami z siebie nie możemy dużo zrobić. My sami z siebie, to jest wszystko łaska, jaka jest nam dana. Nawet to jest łaską życie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e dla podopiecznych Ojca Pio wysyłamy i medalik Ojca Pio, i poświęcony obrazek Ojca Pio, za nich, którzy są zamawiane prześwięte, a niebawem już wychodzi modlitewnik z modlitwami Ojca Pio dla podopiecznych Ojca Pio. Jak się zapisać tam, podopieczny Ojca Pio, zostać tam, jest link w opisie. Zostań, powierz się Ojcu Pio i pomóż nam. Salve Maria.